Zawodnicy GI Ma Lepszy Futsal Leszno w sobotę odnieśli pewne zwycięstwo w Katowicach. Tym samym leszczynianie przypieczętowali ligowy spadek AZS-u. Niewątpliwie faworytami w tym meczu byli biało-czerwoni, bo katowiczanie szanse na utrzymanie mieli już tylko matematyczne. Podopieczni Tomasza Cznadla mieli szansę wyjść na prowadzenie już w trzeciej minucie, ale po podaniu od Huberta Olszaka Mateusz Lisowski nie zdołał trafić do bramki z najbliższej odległości. Wynik meczu w 10 minucie otworzył Piotr Pietruszko, a chwilę przed przerwą na 2-0 podwyższył Hubert Olszak. W drugiej części spotkania leszczynianie nadal wiedli prym na boisku. Tego wieczoru do bramki trafiali jeszcze Jakub Molicki i Kacper Konopacki, a spotkanie zakończyło się rezultatem 4-0 dla GI Ma Lepszy Futsal Leszno.